Marzenie o lataniu jest z nami od starożytności. Ludzie projektowali i tworzyli najróżniejsze maszyny, żeby wznieść się w powietrze. Nie wszystkim się udawało. Niezniechęcony jednak porażkami innych, postanowiłem także zbudować swoją maszynę latającą na podstawie roweru. W poprzednich odcinkach kupiłem potrzebne materiały jak bambusy na stelaż oraz sznurek i taśma klejąca do łączenia elementów. Z tych produktów stworzyłem wielkie skrzydło na bazie samolotu z papieru, które następnie przymocowałem do roweru. Dzień dobry, witam was serdecznie. To jest naprawdę taki emocjonujący odcinek, bo wiele mi obiecaliście, jeśli wzniosę się tym rowerem. Na przykład, jak poleci, oddaję ci mojego Opla. Jak to poleci, to oddam wszystkie moje pieniądze na Radio Maryja. Krzyknę, kocham cię, Bike Test. Oddam mi mojego fula. Ja nie mogę, ale to jest ekstra. Tylko, że wy mi tyle tu opowiadacie, ile byście mi dali, jeśli to zadziała. Będziecie mnie wspierali. Ale co jeśli się nie uda i nie poleci ten rower? No to ja wymyśliłem, że jeśli to nie poleci, to kolejny odcinek należy kompletnie do was. Możecie decydować, o czym będzie, każdą tematykę podejmę. I jeśli nie poleci, to tak właśnie będzie. Ale jeśli widzieliście ostatni odcinek, to wiecie, że to tak nie wyglądało. No, zepsuł się jeden element, złamała się jedna tyczka i będę musiał to lekko naprawić. Myślę, że dosyć ryzykowne byłoby, gdybym usunął ten bambus, bo podtrzymuje on tak właściwie całą konstrukcję. Ale wymyśliłem, że wezmę sobie taki jeden dodatkowy, trochę krótszy i przywiążę go taśmą do tego dłuższego bambusa i to będzie trzymało się konstrukcję. Jeszcze to jakoś mocniej przymocuję do roweru i powinno być gites. Znalazłem w domu taką grubą foliową płachtę i mam nadzieję, że to wystarczy, żeby mnie unieść w powietrze. Halo? Możesz przyjechać do mnie i mi pomóc? Ale nie z matematyki, tylko w samolotem. No dobrze. A co robisz? No muszę płachtę na górę założyć i ten. I sam nie dam rady. Bo musimy wnieść to na to. Musimy ładnie jakby pościelić łóżko. Teraz muszę jak najbardziej naciągnąć tą płachtę. No i oczywiście za pomocą tej szarej taśmy będę to tak zawijał te końcówki i potem doklejał jeszcze, będę łatał resztę. To nadszedł ten czas. Ubieram grubą bluzę, bo wysoko jest, dosyć zimno. Trzeba się przygotować. Byłby koniec.
No nie! Ała! Ała! No wiesz co się stało? Co się stało? Bo lina się nie była tak naciągnięta i moje koło na nią najechało. I wiesz, jakby zaciągnęło moje koło i mnie tak wyrwało w powietrze. I ała, ała, zdarty. No i przez to, że nie jechałaś na full gazu. No nie, wszystko się złamało. Jeszcze da się naprawić. No niby da się, ale no zobacz tutaj. Nie, tu się... Tragedia. Dobra, to mieliście rację. Nie udało się. Co tu się dokładnie stało? Widzicie tą linę, jak widzicie na filmie? Najechałem na nią i przez to się wplątała tutaj i mnie podważyła mi pierwsze przednie koło. Także mieliście rację, że to nie poleci. Nie będę nic z tym już zrobił. Do was należy wybór, co będzie w kolejnym odcinku. Możecie wymyślić cokolwiek. Jak najbardziej szalone rzeczy są jak najlepiej, jak najmilej widziane. Chyba dostałem mocno na głowę. Ała. Dobra, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i lajkujcie to wideo. Na razie.